Dawna wieża ciśnień w Mirsku to obecnie wieża widokowa. Z 37 metrów można podziwiać okolice. Wieża ciśnień stała zaniedbana, opuszczona i w zasadzie bez celu. W chwili, kiedy pojawiły się możliwości wykorzystywania turystycznie tych obiektów, a szczególnie możliwości finansowe, bo pozyskaliśmy na to środki europejskie, w ramach regionalnego programu operacyjnego, postanowiliśmy wykorzystać tą wieżę ciśnień również do celów turystycznych. I utworzono wieżę widokową, wchodzimy z parteru, schodami na ostatni poziom i możemy całą okolicę Pogórza Izerskiego obserwować z okien wieży ciśnień. Warto do niej zajrzeć, ponieważ do pokonania jest co prawda sporo schodów, ale jeśli już wyjdziemy sobie tam na górę, to jest platforma widokowa i tam z tej platformy można popatrzeć na cztery strony świata przez ustawione tam lunety. Idziemy do tej platformy widokowej przez dawny kocioł, który był zbiornikiem wody, więc też to jest taka dodatkowa atrakcja technologiczna. No jedyny taki, powiem, problem, który mogą mieć turyści, to są schody, bo są to ażurowe, metalowe schody. Jeżeli ktoś ma lęk wysokości, no to oczywiście może to być lekką przeszkodą, ale ci, którzy potrzebują dodatkowych atrakcji, dodatkowej adrenaliny, no to patrząc w dół będą widzieli, tak, tą przestrzeń, tą przepaść pod sobą, więc myślę, że to też jest taka dodatkowa atrakcja. Projekt rewitalizacji wieży ciśnień na wieżę widokową realizowany był w partnerstwie z Jelenią Górą, Kowarami, Janowicami Wielkimi oraz ze Świeradowem Zdrojem. Wieża ciśnień w Mirsku została wybudowana w latach 1887-1890. No, znajduje się w centrum, można powiedzieć, Mirska i Kotliny Mirskiej. Przez to, że jest wyeksponowana, bo ma wysokość 37,5 metra, to roztacza się z niej piękna panorama na całe Góry Izerskie. Może nie na całe, ale na większość Gór Izerskich, na Kotlinę Mirską i na Pogórze Izerskie od strony północnej i zachodniej. Natomiast sama wieża w tej chwili, jak straciła swoje właściwości i nie pełni już funkcji wieży ciśnień, została wyremontowana przez Urząd Miasta i Gminy w Mirsku, oczywiście z jakichś środków jeszcze pozyskanych, i pełni w tej chwili funkcję wieży widokowej. My natomiast znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się zbiornik na wodę, a więc blisko kopalni Święty Jan było ujęcie wody i przez te 4 km woda była pompowana tutaj do góry, a następnie rozprowadzana wodociągami do pobliskich zakładów oraz dla mieszkańców Mirska. Dla Echo24 Anna Stańczak.